Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Akademia Zdrowia TV. Tym razem zapraszam Was na relację z bardzo fajnego eventu, na którym miałem przyjemność być, a mianowicie z Fit Festiwalu, który odbył się w Gdańsku, w Amber Expo. Także zapraszam Was na tą drobną, ale mam nadzieję ciekawą relację. Zaczynamy! Jesteśmy właśnie w Amber Expo na Fit Festiwalu. Za chwilę wchodzimy, zobaczymy jak to wszystko wygląda. O, patrz, tam są debiuty na scenie. Siema. Cześć, hej. Kulturystyka mężczyzn 90 kg. Właśnie on sprawia, że wyglądają jak posągi, także tak to wygląda od kuchni. Stop. Jak widać, event jest bardzo duży. Mnóstwo różnych dyscyplin sportowych, mnóstwo różnych stoisk, różnych firm, które chciały się zaprezentować właśnie na tym evencie. Ja zasadniczo najwięcej uwagi poświęciłem na debiuty kulturystyki i fitness, które odbyły się na scenie głównej. Także udało mi się złapać jednego z zawodników, Bartosza, mojego imiennika. Z góry przepraszam za jakość tych filmików, ale no niestety mój sprzęt nie podołał tym wszystkim szumom i hałasom, jakie były na tej całej hali. Następnym razem obiecuję, że przygotuję się na to lepiej. Mam nadzieję, że napisy nieco pomogą. Zapraszam do oglądania. Jest z nami zawodnik dzisiejszego eventu, Bartosz Derlatka. Ma na sobie medal, który zdobył zasłużenie. Zdobył na trzecie miejsce. Bartosz, powiedz mi, jak pożegna po twoich trzecie miejsce najbardziej mnie satysfakcjonuje, jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany. Słuchaj, debiut to jest coś, co śledzi mnóstwo ludzi amatorsko uprawiających kulturystykę. Jeżeli mógłbyś się jednym zdaniem zachęcić tych wszystkich ludzi, którzy wylewają tony potu na siłowni, to co musiałbyś im powiedzieć? Czyli a propos startu w takich debiutach, dla mnie to był taki cel, żeby spróbować jeszcze lepszą formę. Warto wspomnieć, że Bartek jest z klubu Black & White, z Ostrowca Świętokrzyskiego. Także klub wypuścił naprawdę solidnego zawodnika. Mam nadzieję, że Bartek będzie dalej spinał się po szczeblach kariery kulturystycznej i zobaczymy się jeszcze niebawem. Dziękuję bardzo. Gratuluję sukcesu. Oczywiście debiuty kulturystyki i fitness to nie zawody tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Dlatego tym bardziej cieszę się, że miałem przyjemność porozmawiać i pokazać Wam, jak wyglądają panie, które biorą udział w zawodach fitness. Ja akurat miałem przyjemność porozmawiać z Bartą Klebowicz, która brała udział w bikini fitness do 163 cm. Beata jest bardzo żywiołową, energiczną i komunikatywną dziewczyną, także wywiad był całkiem sympatyczny, bardzo miło mi się z nią rozmawiało. Zapraszam do oglądania. Też udało mi się w końcu dorwać jakąś dziewczynę. Jest mną Beata Klebowicz, która tam była. Jeżeli mogłabyś się jednym bądź dwoma zajmować, zachęcić dziewczyny, żeby też zajęły się sportem,
że dlaczego dbać o swój czas? Szczerze? Powiem może tak. Trzeba być upartym i dążyć w życiu do swojego szczęścia. Po prostu trzeba być spełnioną kobietą, szczęśliwą. Ja też nie jestem młodą dziewczyną, mam 22. I dochodziłam do tego, po prostu psychicznie dojrzałam do tego, zajęłam się tylko i wyłącznie sobą i spełnianiem swoich marzeń. Także stawiam tylko na siebie. Marzenia, wytrwałość i upór. Dokładnie, jestem. Beata prowadzi jeszcze swojego fanpage'a, tak. Jak nazywa się? Myślałem, że się zakochałam, ale zrobiłem 3 treningi i nie przeszło. I zakochałaś się w treningu. Oczywiście. Także wszystkie panie, które... Zrobiłem 3 treningi i nie przeszło. Także wszystkie panie, które mają problem z zakochaniem się, zapraszamy do trenowania, może właśnie tam znajdziecie miłość dla siebie. Dziękuję, Beato. Dzięki. Do zobaczenia jeszcze. Do zobaczenia, dzięki. Fit Festival to nie tylko i wyłącznie debiuty kulturystyki i fitness. Podczas tego festiwalu odbywały się również zawody w siłowaniu się na rękę, czyli arm wrestling, oraz zawody crossfitowe. Dodatkowo można było skorzystać z wielu zajęć zorganizowanych, m.in. fitness, yoga i wiele, wiele innych, ale o tym już w kolejnym odcinku, także zapraszam Was na następną część relacji z Fit Festiwalu. Ja się już teraz z Wami żegnam, mam nadzieję, że do zobaczenia. Hej!